Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, Monika Soćko zostaje mistrzynią Europy Kobiet. Niesamowite wydarzenie, niesamowity sukces tej zawodniczki, już doświadczonej zresztą. E, taka żywa ikona polskich szachów. Niesamowita kobieta, e, no, fantastyczna zawodniczka. Miałem okazję też zagrać. No, w partię błyskawiczną, wprawdzie, ale jednak same superlatywy o tej pani można tutaj opowiadać. Ja się też wychowywałem na jej partiach, więc pamiętam jeszcze jako Monika Bobrowska. Oczywiście to jest żona pana Bartosza Soćki, więc już jest Soczko, to jest oczywiste, ale do czego zmierzam? Otóż, wielki talent, wielka praca tej zawodniczki. No i można powiedzieć, że przeżywa taką może drugą młodość, no bo oczywiście pani Monika jest nie jest wiekową zawodniczką, ale jest też bardzo doświadczona, dlatego też można powiedzieć, że najlepsze lata teoretycznie może mieć za sobą, ale jak widać, niekoniecznie. Mistrzostwa Europy to jest historyczny wyczyn tej zawodniczki. Wielkie, wielkie gratulacje pani Moniko. I tutaj przedstawię pokrótce dwie partie, bardzo zresztą ciekawe z tych mistrzostw. Pierwsza z nich pani Monika grała z zawodniczką o nazwisku, mama e, za da gunaja nie wiem czy dobrze wymawiam e, Azerbejdżan e, przejdźmy od razu do rzeczy d4 e, tutaj przeciwniczka d5 c4 czyli gambit hetmański to co tygryski lubią najbardziej oczywiście c6 posunięcie e3 przygotowanie debiutowe na pewno tutaj było na wysokim poziomie więc e, też można zauważyć po lewej stronie czas jaki się pojawia po każdym ruchu czyli podczas rozgrywania partii Zobaczycie tutaj, jaki czas miały zawodniczki po ruchach Skoczek na F3. Tutaj goniec na F5. Wyprowadzenie figury. Skoczki sobie spokojnie wyszły. Posunięcie E6. I teraz Skoczek zagrał na H4. Od razu z atakiem na tego gońca. To są też teoretyczne zagrywki. Goniec E4. Taki dziwny ruch na początek, może się wydawać, ale to jest prowokacja, oczywiście, do wybicia. Z czego czarne byłyby zadowolone. Skoczek po prostu wybija, i stępem atakujemy tam na H4. Więc tutaj strata tego gońca zaskoczka jest jak najbardziej korzystna czarnymi, dlatego też białe zagrały f3, goniec na g6 e, i ten goniec tak naprawdę stąd nie ucieka nie ma takiej potrzeby, żeby od razu zbijać gońca e, tutaj białe zagrały hetmanem na b3 z atakiem na pionka. E, w, tym, w tym układzie oczywiście też istnieje taki ruch jak hetman b6 e, po tym ruchu pewnie można też zagrać c5 po wybiciu pionek wybija, tu, pionek wybija na b3 i tu się otwiera wolna linia dla wieży, ale w teoretycznie tutaj e, e, w teoretyczne tutaj ruchy nie będziemy się tak mocno zagłębiać. Zobaczmy po prostu, co nastąpiło w partii, a ja też nieźle. Hetman C7 i goniec na D2. Ten ruch przygotowuje funkcję dla wieży na C1. To z jednej strony, ale z drugiej strony zaraz zobaczycie, co też się wydarzyło w partii. Goniec zagrał na E7 i pani Monika, zobaczcie: 1,32 przygotowanie jest. Zresztą przeciwnika również gra bardzo szybko te partie na samym początku. Bicie nastąpiło na D5 i bicie. C na d5. E, ok. E, po tym ruchu, znaczy po ruchu na przykład e bije na D5 można by było zrobić długą roszadę. E, coś jest ciekawe, ten goniec znika, kró się potem chowa, e, potem dążymy do E4. Takie plany można by było tu stosować, ale po biciu na D5 skoczek wybił, pionek wybił i co robi pani Monika? Agresywny styl gry również tutaj prezentuje. Długa roszada nastąpiła. E, nastąpiło to. W ogóle ten ruch wydaje się taki dziwny, no bo zobaczcie, Hetman tutaj jest na straży, na jednej linii te pionki zaraz mogą iść i maszerować na króla, na właśnie na białego króla, e, a pani Monika w ogóle zagrała ten ruch i e, że tak powiem, gra swoje, ona miała tu też na pewno to wszystko przygotowane, co ciekawe, czy można zbić pionka na H2, sprawdźmy tutaj w analizie jeżeli bicie by nastąpiło na H2 no to to jest koniec partii czarnymi, dlatego że wybijamy Hetman, wybija i Hetman B7 wieża nie ma nic do powiedzenia, więc to by było koniec, jednak nastąpiło inaczej. Posunięcie A6. Tutaj król B1 od razu schodzi z linii hetma, od Hetmana, skoczek zagrywa na C6 i wieża C1. Można powiedzieć, długa roszada zrobiła się krótką roszadą. Ta wieża oczywiście tutaj sobie lepiej radzi niż. Na linii D zablokowanej. Skoczek zagrał na D7. To są takie manewry: przerzut skoczka jakieś B5 i skoczek B6, może będzie kombinowane, ale to też nie jest takie proste. Goniec zagrał na D3. I w tym momencie przeciwniczka zagrała wieża C8, nad tym ruchem jak widać pomyślała 15 minut, wieża C8, a wieża C8, no ruch jak ruch oczywiście, czyli można stwierdzić, że w tym momencie przeciwniczka pani Moniki była już, znaczy musiała pomyśleć, czyli już może jej przygotowanie się troszeczkę skończyło, z tego wnioskuję. Skoczek na E2, zobaczcie, że 1.31 na zegarze, czyli ruchy praktycznie od ręki. Posunięcie B5 i w tym momencie nastąpił Ruch antyszachowy teoretycznie, a4. Dla te, dlaczego mówię anty? Tak, oczywiście, w cudzysłowie nieco. Dlatego, że król jest tutaj w, w roszadzie, a białe atakują skrzydło. No to się y, rzadko zdarza, y, ale też y, pięknie to widzieć. Bije, y, bicie na A4. Hetman wybił na A4. Cały czas zwróćmy uwagę, że ta wieża tego pionka teoretycznie może zbić, ale. Białe nie pozwalają na to, bo cały czas pilujemy skoczka. Skoczek zagrał na B6 i co robi pani Monika? Oczywiście bije pionka. Wszystko zostało przemyślane, e, przeanalizowane. Też zwróćcie uwagę, zresztą mi się wydaje, że to nawet jest przygotowanie, bo zobaczcie na czas pani Moniki. 1.32. Cały czas gra od ręki. Tak jakby grała partię błyskawiczną. Te gońce świetnie tutaj. Działają po diagonali. Wieża na A8 i Hetman na B5 z atakiem przy okazji na skoczka. Król D7. Król jest zmuszony do obrony, ale uwaga: ta pozycja nie jest jakaś wygrana białymi, absolutnie. To jest normalna gra, ale ta pewność siebie, Moniki Soćko, daje się we znaki przeciwniczce. I teraz wieża zagrywa na. C3. Skoczek zagrał na A4. Tutaj e, można zwrócić też e, uwagę na e, inny ruch. E, przepraszam najmocniej e, w tej sytuacji, zamiast skoczek A4, na przykład wieża z H na B8. E, to jest ciekawy e, wariant, e, dlatego że po tym ruchu na wieżą na C1, skoczek mógłby zagrać na C4. I co ciekawe, odbilibyśmy tutaj e, gońcem. Super by było, jakby wieża zbiła i goniec zbiła, To tutaj białymi wygrywamy. Błyskawicznie, przewaga materialna jest ogromna, ale w tej sytuacji oczywiście dosyć ciekawym zagraniem, ale to też ciężko pewnie czarnymi zauważyć, byłby ruch wieża A5. Różnica jest taka, że ten hetman no, zginie, ale w innej wersji, że ten goniec nie będzie stał na B5 i nie będzie atakował skoczka. I na przykład wieża B3, wieża bije, goniec bije i wieża bije i goniec, i wieża bije. I ta sytuacja jest bardzo przyjemna mimo wszystko białymi przewaga materialna jest no jest, przede wszystkim dwie wieże są w tej sytuacji po prostu lepsze od Hetmana. Jak było dalej? Sprawdźmy. Tutaj skoczek zagrał na 4. No i właśnie pani Monika, tak jak już widzieliście, zbiła wieżą na c Poświęciła jakość, bardzo odważnie zresztą. Zobaczcie na zegarek: 1,33. To jest chyba cały czas przygotowanie. Mamy 22 ruch. Hetman zbił. I wieża zagrywa na C1. Żeby takie przygotowanie weszło, trzeba naprawdę się bardzo dużo napracować, bo to jest... Strasznie dużo odnóg, znaczy w ogóle w wariantach jest bardzo dużo odnóg, więc tym bardziej brawa za świetne przygotowanie. I w tej sytuacji Hetman zbił na B5, Goniec zbił na B5. To są normalne ruchy. Co ciekawe, silnik pokazuje, zresztą widzicie jak na pasku tutaj po lewej, to jest równa pozycja teoretycznie silnikowa, ale dla człowieka gra się to na pewno trudniej. Król D8 i wieża na C6. No w tej sytuacji tutaj najlepsza odpowiedź czarnymi to skoczek bije na b2. Raz, że zbija tego pionka, król odbija i wieża h2. To ta pozycja wydaje mi się, że jest taka... No, niełatwa do gry, mimo wszystko, białymi, żeby to wygrać, bo przewaga materialna białymi jest, ale ten ginie następny pionek. Te wieże są coraz bardziej aktywne. Król nie ma jakiegoś wielkiego zagrożenia. No i prawdopodobnie pani Monika się mogła z tym liczyć, ale ryzyko też wchodzi w grę, bo bardzo ciężko człowiekowi zagrać taki ruch jak skoczek B2. Jak poszło? Wieża zbiła teraz na H2 i posunięcie B3. I co ciekawe, ten skoczek, jak dalej by zagrał na B2, no to yy, byłby ten sam, ten sam układ. Trochę lepiej białymi, bo jednak pionek na B3 zostaje. Ale zawodniczka grająca czarnymi zbiła pionka na G2, i okazuje się, że pionek, jak zbija skoczka, to robi się tutaj już bardzo ciężko. Zobaczcie na czas. 1,26 pani Moniki, 26 minut przeciwniczki. No, tutaj Monika Soćko po prostu zamiata. Wieża zagrała na B8, i to jest ruch przegrywający totalnie. Widzimy tutaj mata w czterech dajemy białymi, dlatego że koniec gra na A5 z szachem, król D7, wieża zagrywa na C7 z szachem, król D8, i wieża zagrywa na C2. Tu się czarne poddały, dlatego że po wieża B6 jest po prostu bicie szachmat. Piękna partia z przygotowania, trzeba przyznać. No partia się zakończyła w momencie, gdy było na zegarze Pani Moniki 1.23 z sekundami oczywiście, 1.24. Także genialnie to wyszło. Kolejną partię, którą przedstawię, tutaj Pani Monika Soćko grała czarnymi z Eliną Danielian. Też taka doświadczona zawodniczka i partia wyglądała następująco. Skoczek na F3. Skoczek na F6, C4, posunięcie E6, G3, D5, koniec G2. Zwróćcie uwagę też podczas analizy na czas zawodniczek, która z nich grała szybko, która była z nich przygotowana. No, takie są współczesne szachy, niestety. Znaczy stety i niestety, bo kiedyś. Mi się kiedyś podobały szachy bardziej, znaczy partie są piękniejsze przede wszystkim, a było troszeczkę też więcej błędów, niedokładności, więc no można było się więcej nauczyć i no jakby to powiedzieć, teraz szachy są takie bardziej... Na tym najwyższym poziomie oczywiście troszeczkę też zautomatyzowane, nie ma co ukrywać, ale do pewnego oczywiście momentu. Hetman A4, debiuty są bardzo ważne na poziomie właśnie arcymistrzowskim, jak nie najważniejsze. Skoczek się zasłonił, Hetman wybił na C4, posunięcie C5 łapiemy trochę tutaj centrum. Roszada posunięcie B6, figury trzeba wyprowadzać D4 i goniec na B7 w tym układzie. Skoczek zagrał na C3, wieża C8. Zobaczcie, że Czarne tutaj grają swoje proste szachy, czyli szybkie wyprowadzanie figur. Wieża D1 pionek zbił na D4, hetman zbił go, nie C5. Wszystkie figury czarnych w grze, ale białe też mają te figury w grze. Hetman H4, ciekawy ruch. Na pewno niektórzy z nas by się obawiali teraz, żeby zrobić krótką roszadę. Wizualnie to wygląda jak tutaj wpadnięcie pod pociąg, ale tak naprawdę pani Monika tutaj zrobiła tę ruszadę i to jest jak najbardziej dobry ruch. Też wszystko to jest wyliczone. Chociaż już zobaczcie, czas się tutaj podczas partii zmniejszył. Myślenie nad tymi ruchami już jest dłuższe. Więc na pewno te przygotowanie już jest no, nie do końca perfekcyjne. Więc widzimy Hetman E8 posunięcie. Cały czas dobry ruch. Pozycja równa teoretycznie, ale posunięcie E4 już pokazuje, że coś tutaj się zaczyna dziać. No, ruch wydaje się normalny. Bardzo zresztą też taki. Klasyczny, też bym rozważał takie posunięcie. E, tutaj niestety ten ruch nie jest jakoś najlepszy. Ja tutaj się też nie będę zagłębiał. Dlaczego? Pewnie po prostu w tym momencie można by zagrać inaczej, trochę lepiej, ale komputerowo, nie C4. Nie będziemy w to wnikać. Po E4 zagramy H6, tak jak w partii. E, no i teraz w tej sytuacji trzeba bardzo rozważyć bicie na H6. Pani Monika to zagrała. Bardzo zresztą odważnie, bo bicie na h nie nastąpiło, ale jakby nastąpiło, to trzeba ofiarę oczywiście przyjąć. I tutaj wrócić przede wszystkim gońcem na E7. Powstaje też fajna taktyka, mianowicie jak goniec zbija na F2. Król zbija to skoczek G4 i zdobywamy Hetmana. No ale jasne jest, że po biciu na F2 ten król by odszedł. No i trzeba było sobie jakoś radzić, ale tutaj. Goniec C7 jest niezłym ruchem, które będzie przytrzymywało punkt G5, tylko że skoczek mimo wszystko wejdzie. I tu należałoby zagrać skoczkiem na E5, troszeczkę tego króla bronić, albo próbować wejść na G4. Nadal pozycja uważam, że nie jest aż tak prosta czarnymi, żeby to, żeby się z tego, z tego układu wykaraskać. Aczkolwiek silnik jest bezlitosny i mówi przewaga czarnymi. Nieznaczna, takie minus jeden około. No cóż, ale poszło. Poszło inaczej, e, mianowicie po H6 ten goniec spanikował. E, znaczy, może nie do końca, bo białe zagrały jeszcze ruch E5. E, I co ciekawe, tutaj można by było spróbować zbić na E5, ale to są takie. Trudne z jednej strony taktyki, nie będę tutaj też się zagłębiał, tylko zag zobaczmy co zagrała pani Monika, co było też oczywiście dobre, mianowicie skoczek H7, takie bardziej ludzkie podejście mimo wszystko się wydaje. Goniec zagrał na F4, tutaj zauważmy, że ten ruch bardzo prowokuje czarne do ruchu G5 i to był błąd, tylko że trzeba precyzyjnie najpierw zagrać. Najpierw goniec zbił skoczka, który pilnował G5, goniec wybił i bezlitosny G5. Okazuje się, że po właśnie po tych wybiciach pozycja czarnych jest w obronie, oczywiście, ale czarne mają figurę więcej. Pani Monika tutaj pokazuje teraz majstersztyk, klasę w obronie. Zresztą ta obrona nie jest jakaś mocno skomplikowana, to trzeba zaznaczyć, ale wiadomo, podczas gry, podczas partii to zawsze te emocje na pewno są, ale to już doświadczona zawodniczka wie o co chodzi. Po ruchu F5 liczymy się z biciem w przylocie, ale wtedy może wejść wieża, wszystko z fajnie się będzie broniło. Król zagrał na H1, król H8, wieża zagrała na D3. Hetman E7. No ten ruch powoduje, już mówię, dla, mówię dlaczego ten ruch, zresztą to też scala tu wszystko broni. Przede wszystkim Pola G7, wieża AD1 i teraz wieża z F na D8. Chodzi o to, żeby obronić skoczka, ale też go przerzucić. Król G2. No te ruchy przeciwniczki nie są wybitne. Zresztą tutaj ciężko coś doradzić. Skoczek zagrywany na F8. Zobaczcie, jaka prosta gra czarnymi. Figura więcej, skoczki poszły do defensywy. Najpierw jest próba wymiany wież. Co po takim ruchu właśnie następuje? Im więcej czarne wymienią, tym lepiej. No i tutaj zawodniczka z Armenii wymieniła te wieże. Skoczek zagrał na E2 i bardzo ciekawy ruch partii, co się okazuje najlepszy według silnika pani Moniki, to posunięcie A5. Bardzo ciekawy ruch, dlatego że tutaj broni się ruch B4 i tego gońca nie można przepędzić, ale to już jest taka kosmetyka, można powiedzieć z jednej strony. Hetman H5, Król G7 odważnie zajmuje pole. Hetman wrócił na H3, Skoczek na G6. No wi 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 wiadomo, tutaj Skoczek grozi na przykład na H4. Hetman na H4. Chodzi o to, żeby próbować wymieniać figury. Hetman na G3, Skoczek F8, Ech, Skoczek zagrywa na C3. Hetman D2. No widzimy, tutaj są już bardzo potężne groźby ze strony czarnych. Skoczek wrócił na E2. Taka beznadzie beznadziejność, troszkę w ruchach e, białych, widać i bardzo dokładny ruch. Goniec E7, który pilnuje, że nie można zagrać pionkiem na H4. Bardzo ważne zagranie, to już widać arcymistrzowskie podejście. Goniec e, zaatakował, to Hetman zaczął zbierać pionki. A4. Hetman B4. Tutaj Hetman E3. Wziął Hetman kolejnego pionka. Bicie na G6. Skoczek wybił. Hetman wybił na B6. Hetman. D1, król F3 i Hetman D5. Po tym ruchu przeciwniczka się poddała. Pani Monika wygrywa piękną partię. Zresztą, no widzicie, zawodniczka się tutaj pomyliła. Było wykorzystanie sytuacji i tyle w temacie. Wielkie, wielkie gratulacje, pani Moniko. Mistrzostwo Europy w szachach to jest wielki. Sukces, nie tylko dla tej zawodniczki, ale też, też dla polskich szachów, więc gratulujemy A was drodzy widzowie, mam tutaj pytanko Czy taki design analizy partii z takimi zdjęciami No i z paskiem silnikowym, wiem, że bardzo lubicie, bo to pisaliście w komentarzach, ja jestem nie jestem do końca zwolennikiem, ale czasami taki wygląd analizy może wjeżdżać. Dajcie znać, aczkolwiek będę się sugerował Waszymi komentarzami, aczkolwiek też mam swoje koncepcje, więc. Ale najważniejsza tu jest pewnie analiza. Dobra, dzięki serdecznie i do zobaczenia. Cześć.